Zajmiemy się teraz rozszerzeniem reguł syntaktycznych KRZ na spójniki inne niż implikacja i negacja. Przypomnijmy sobie najpierw regułę dla implikacji. Mówiła ona, co następuje. Jeżeli zarówno A, jak i B są wyrażeniami sensownymi, wówczas wyrażenie tej postaci również jest sensowne. Reguła trzecia mówiła nam, że jeżeli A jest wyrażeniem sensownym, to wyrażenie tej postaci również jest wyrażeniem sensownym. Spójniki, które nam pozostały, to koniunkcja, alternatywa i równoważność. Implikacja w odróżnieniu do negacji potrzebuje dwóch elementów, A i B, które nazywamy argumentami. Innymi słowy, implikacja jest spójnikiem dwuargumentowym, negacja jest spójnikiem jednoargumentowym. Pozostałe trzy spójniki, którymi się zajmiemy, również są spójnikami dwuargumentowymi. Oznacza to, że nie ma potrzeby zmiany reguły trzeciej. To, czym się zajmiemy, to poszerzenie reguły drugiej do wszystkich spójników dwuargumentowych. Oznaczmy sobie poszerzoną regułę drugą w ten sposób. I wprowadźmy sobie następującą konwencję. Przez znaczek tego typu będziemy rozumieli, którykolwiek z pozostałych spójników. Oprócz tego dodajmy sobie jeszcze do naszego zbioru implikacje. Czyli ten znaczek będzie dla nas oznaczał koniunkcję, alternatywę, równoważność lub implikację. I sformułujmy sobie teraz rozszerzoną regułę drugą. Jeżeli A i B są wyrażeniami sensownymi, to wyrażenie postaci takiej jest wyrażeniem sensownym.